wyjścia. Na wstępie chciałem bardzo przeprosić za to, co się tutaj za chwileczkę wydarzy. To jest wyzwanie Gorąca Szesnastka, część druga. Jeszcze raz przepraszam. Chyba w ten weekend pałę zalałem, bo nawet nie pamiętam, na kogo głosowałem. Wybory się odbyły, a jakby ich nie było, w tym kraju się naprawdę wszystko popiętroliło. Że w szczerym polu jedzie koleś z tyłu, teczka, spory promień wokół pusto, lecz na gębie jest maseczka, w służbie zdrowia wyczerpani i w ogóle jest fatalnie. Pan ratownik z akwaparku już ratuje tylko zdalnie. Za to Andrzej prężnie działa, nadal daje 500 z plusem, lecz nie bierzcie tego państwo, bo walczymy z tym wirusem. Rząd wybija, co se życzy, na tak dobrej jest pozycji. Opozycja nie przeszkadza, bo nie mamy opozycji. Kryzys, trudna sytuacja, zagrożenie ludzkiej doli. Agata opowiada, że prezydent sam się goli. Co się dzieje w państwie środka, znaczy środka Europy. W mediach dureń, kretyn, dupek, przyklaskują im łopy. Wirus jakiś się panoszy, musi jakiś być czaderski. Do tej pory z takim sobie zawsze radził pan Kasperski. Z tym nie może, ten jest sprytny, a do tego ma koronę. Już mówiłem chyba wcześniej, to jest tak popiętrolone, że nie wiemy komu wierzyć, kto jest ekspert, a kto kłamie. Kto na cmentarz wjechać może, a kto musi zostać w bramie. Morał winien być na końcu, albo jakaś zgrabna pęta. Lecz się burdel zrobił taki, nikt o pieskach nie pamięta. No, jest fajnie. Sytuacja powoduje, że już wszystkim odjebuje. Każdy łapie za mikrofon i udaje, że rapuje. I lubimy się, nie wiedząc, jakie na dziś zarządzenia. Za lizanie loda w parku można trafić do więzienia? Gubią się też w tych nakazach instytucje i rządzące. Nieprzerwanie też się uczy miłościwie panujący. Po tygodniu otwierają z łaską pany wszelkie lasy. Hej, naprawdę nie widzicie, że rządzą nami? Dopowiedzcie sobie sami. Nominuję Faję, Cubesona, Dziadka, Radka. Bardzo dziękuję i jeszcze raz przepraszam.